Adwentu, rok dedykowany życiu konsekrowanemu, pod hasłem Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Dziś inaugurujemy w naszej diecezji. Czynimy to otaczając księdza biskupa ordynariusza Jana i księdza biskupa seniora Kazimierza. Za czasu jego pasterzowania w diecezji kieleckiej mogli doświadczyć bogactwa jego posługi, mogły doświadczyć wszystkie osoby konsekrowane. Za jego pasterzowania w Kielcach rozwinęła się grupa ludzi, konsekrowanych dziedzic, konsekrowanych wdów, także jeden konsekrowany wdowiec i jedna pustelnica. Nowe formy życia konsekrowanego, odnowione przez papieża Jana Pawła II ad cordatio vita consecrata. Dobrze się składa, że dzisiaj także otaczając księdza biskupa ordynariusza chcemy mu powiedzieć nasze dziękuję za to, że inauguruje w sposób uroczysty nasz rok życia konsekrowanego. W sposób szczególny pamiętamy o misjonarzach i misjonarkach, wśród których osoby konsekrowane stanowią zdecydowaną większość, wspierając ich modlitwą, darem materialnym, a także troską o pogłębienie w nas samych i w naszych wspólnotach i środowiskach ducha misyjnego, który przejawia się w podejmowanych inicjatywach, przybierając konkretne ich formy i kształty. Papież Franciszek, zawierzając ten rok życia konsekrowanego Maryi Dziewicy, słuchającej i kontemplującej pierwszej uczennicy swego umiłowanego Syna, wzywa: spoglądajmy na nią, umiłowaną córkę Ojca. W naszej diecezji zawierzamy ten rok Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej. Akt zawierzenia osób życia konsekrowanego Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej. Bądź pozdrowiona pełna łaski, Matko Jezusa Chrystusa, którego Ojciec Niebieski w Twoim niepokalnym łonie namaścił Duchem Świętym na pośrednika nowego przymierza i uczynił pasterzem Bogu, oblubieńcem Kościoła. Bądź pozdrowiona, Matko Łaskawa Kielecka, umiłowana córko Ojca, przeobleczona we wszystkie dary łaski, niezrównane wzorze pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym. Tobie, Maryjo, na początku roku życia konsekrowanego zawierzamy wszystkie osoby poświęcone Bogu w zakonach, w zgromadzeniach zakonnych, w instytutach świeckich, w indywidualnych formach konsekracji, pełniące służbę w diecezji kieleckiej i z niej pochodzące. Spraw, Maryjo, aby Kościół kielecki ubogacony ich konsekracją, charyzmatami i apostolstwem przynosił obfite owoce świętości. Pod Twoją, Maryjo, opieką ten kwiat Ewangelii będzie piękną ozdobą Kościoła, oblubienicy Chrystusa. Niepokalana dziewico, słuchająca i kontemplująca Boga, pierwsza uczennico swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, wspomagaj konsekrowanych, aby ich życie promieniowało Ewangelią, która jest drogą pięknego życia człowieka. Kontemplacja oblicza Jezusa Chrystusa niech ubogaca ich oblubieńczą miłość w przeżywaniu ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Radością życia oddanego Bogu, nade wszystko umiłowanemu, niech się przyczyniają do obudzenia świata z letargu obojętności. Wypraszaj mi, Matko, łaskę zdumienia nad Bożym darem obłudzeńczej miłości, uzdatniającą do wspaniałomyślnego i całkowitego oddania życia Bogu. Powierzamy Ci, Maryjo, wszystkie wspólnoty życia konsekrowanego,
aby ożywiane duchem komunii były miejscami obecności Boga i gościnnymi domami dla poszukujących Bożej mądrości życia. Niech Twoja macierzyńska miłość umacnia misjonarki i misjonarzy, aby ich życie i posługa była żywą i czytelną Ewangelią pociągającą ludzi do Chrystusa. Maryjo, wspaniałomyślnie odpowiadająca Bogu w Nazarecie i w całym życiu, wypraszaj Twojego Syna darmowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Matko łaskawa Kielecka, módl się z nami. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.